Na dzisiejszych warsztatach dzieci nauczyły się, jak zrobić instrumenty perkusyjne z bardzo prostych, ogólnie dostępnych materiałów. Przy okazji ma to wymiar i muzyczny, i ekologiczny, bo dzieci uczą się, jak z na przykład niepotrzebnych już nikomu kubeczków plastikowych czy jakichś tekturowych opakowań zrobić instrument i można już na nim bardzo szybko zagrać. Także zachęcamy. Będzie widać na materiale wideo, jak w prosty i szybki sposób można to zrobić. A my ze swojej strony uczyliśmy dzieciaki, jak grać rytm oberkowy i graliśmy i śpiewaliśmy oberka z okolic Grodziska, a także nauczyliśmy się pięknego romskiego tańca Czaryje Szukaryje i dzieci bardzo szybko podchwyciły rytm i melodię i wspólnie z nami wykonaliśmy już bardzo szybko kilka utworów. Ale występujemy w zespole, który się nazywa Mowa Trio i to jest taki ciekawy skład, ponieważ gramy muzykę na żywo do filmów niemych, przedwojennych. Jeszcze jakby w naszym zespole jest kolega, który gra na instrumentach dętych i już wykonywaliśmy, a w najbliższym czasie będziemy występować w Muzeum Historii Żydów Polskich na wystawie poświęconej Legionom Piłsudskiego w stulecie rozpoczęcia I wojny światowej i będziemy grać muzykę do filmu My, pierwsza brygada, a zespół Mowa Trio właśnie między innymi stąd ta nazwa, dlatego że jesteśmy taką jakby mową tych filmów niemych, ponieważ tam w ogóle nie ma dźwięku, nie ma żadnych odgłosów, nie ma dialogów, więc musimy stworzyć i warstwę tą jakby takiej narracji ludzkiej i wszystkie dźwięki dźwiękonaśladowcze sytuacje, czyli na przykład odgłosy, nie wiem, bitwy czy atmosferę scen, które tam się rozgrywają, więc to jest dla nas bardzo, bardzo ciekawe, trudne, ale duże wyzwanie. Właściwie potrzebna jest też taka wyobraźnia, również może powiedzmy, że dziecięca. No tak, to staramy się nie porzucić naszej fantazji dziecięcej i taka gra właśnie do filmów pozwala, ponieważ mamy w zasadzie zupełną wolność i duże bardzo pole działania, to możemy bardzo różne rzeczy zagrać i tworzyć i jest to naprawdę świetne pole do popisu.